Witamy serdecznie. W środę 12 sierpnia minęła godzina 10. Michał Niewiadomski, witam i zapraszam na program Rzecz o Biznesie. Dzisiejszy program troszeczkę inny niż zwykle, bo dzisiaj po pierwsze nie będziemy się łączyć ze studiem takim typowym, czyli z komputerem w domu, a jednak z troszeczkę innym komputerem, bo Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pan Bartłomiej Derski z serwisu energetycznego wysokienapięcie.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam również. Za panem stoi samochód i nie przypadkiem ten samochód stoi, bo to samochód elektryczny, a pan właśnie zakończył swój e-ride z Warszawy przez Berlin, Paryż, nad wybrzeże Atlantyku samochodem elektrycznym. Dało się? Właściwie to zakończymy go za kilka godzin, jak wrócimy do Warszawy, bo w tych pięknych okolicznościach przyrody zatrzymaliśmy się tylko na noc i też, żeby podładować samochód. Dało się, rzeczywiście można to dzisiaj zrobić. Oczywiście w różnych częściach Europy jest różnie, jeżeli chodzi o słowo dało się, to gdzieniegdzie jest to przyjemna jazda bez oglądania się na infrastrukturę, ale część Europy jednak wciąż jest no, w powijakach, jeżeli chodzi o rozwój tej infrastruktury do ładowania aut elektrycznych. Jak jedziemy samochodem, choćby nad morze, autostradą A1, to gdy jedziemy nią i dojeżdżamy powolutku zbliżamy się powolutku do Trójmiasta, no to część stacji benzynowych jest już tam obleganych. Wiadomo, zatankowaliśmy gdzieś na Śląsku czy w Warszawie, no i w którymś momencie już musimy dotankować trochę tego paliwa. A jak jest z tankowaniem samochodów elektrycznych? Też są kolejki tam, gdzie pan przyjeżdżał, też tworzą się te zawijaski, żeby podjechać tym elektrykiem i podładować się. No i też, ile trwa to ładowanie i ile kosztuje. Nie, do tej pory nigdzie nie mieliśmy sytuacji, że musieliśmy czekać na bardzo wielu stacjach, gdzie jest na przykład 4, 6 stanowisk do ładowania, dwóch, trzech różnych firm, które udostępniają stacje ładowania. Był nasz samochód, jeszcze czasami jeden, czasami dwa inne, więc zawsze mieliśmy ten komfort, że rzeczywiście tych miejsc nie brakuje dla aut elektrycznych. Podjeżdżamy i możemy się naładować. O ile oczywiście uda nam się skomunikować z tą ładowarką, to jest osobny wątek. Ładowanie, jeżeli mówimy o takim ultraszybkim ładowaniu, a ten samochód za mną jest dzisiaj najszybciej ładującym się autem na świecie, to jest rzeczywiście 15-20 minut i mamy baterię naładowaną na 200-250 km po autostradzie. Więc to jest już bardzo komfortowa sytuacja. Co do kosztów, to niestety wygląda to na razie dużo mniej różowo, bo to są koszty zbliżone do jazdy samochodem spalinowym w trasie. Właściwie no niemal jeden do jednego, tak jakbyśmy jechali autem benzynowym, tyle samo byśmy płacili, bo pamiętajmy, że auta elektryczne, jeżeli ładujemy w domu, są śmiesznie tanie. Można za 3 złote za 100 kilometrów jechać, ale niestety w trasie te urządzenia, na dzisiaj przynajmniej, kosztują bardzo dużo, te urządzenia do ładowania, i więc te koszty też są dużo wyższe, sięgające kilkudziesięciu złotych za 100 kilometrów. I rozumiem, że taka stacja, gdzie szybko chcemy naładować, też jest droższa. Czy dobrze rozumiem? Dokładnie tak, to jest droższy sprzęt, te kable, którym na przykład ładuje się ten samochód bardzo szybko, muszą być chłodzone cieczą, bo inaczej tak mocno by nam się rozgrzały. Więc to wszystko niestety kosztuje. Ta infrastruktura też jest dzisiaj dość świeża, więc no wszystkie firmy, które stawiają te stacje ładowania, dzisiaj no amortyzują sobie tak naprawdę te stacje ładowania, mają wyższe koszty. Ja się spodziewam, że te koszty będą spadać. Powoli też nam wkracza na ten rynek konkurencja. Wczoraj podjechaliśmy na jedną ze stacji, gdzie mieliśmy do wyboru dwie ultraszybkie ładowarki, ceny różniące się o połowę, a drugą, więc mogliśmy wybrać po prostu tańszą.
Pan mówił o tych problemach ze skomunikowaniem się podczas ładowania. Na czym polega problem? Jeżeli jedziemy autem spalinowym, to podjeżdżamy na jakąkolwiek stację benzynową, tam paliwo, idziemy zapłacić kartą w środku czy przy dystrybutorze. W różnych krajach też jest taki system, że na przykład tą kartę kredytową podajemy na początku, dopiero wtedy nalewamy paliwo. Natomiast w aut elektrycznych sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana na dzisiaj, bo większość stacji ładowania wymaga, abyśmy założyli sobie konto w firmie, która udostępnia to ładowanie, albo mieli taką kartę roamingową, ale też nie wszystkie sieci ładowania z tego roamingu korzystają, więc to tak jakbyśmy nie mogli zatankować na jakiejś stacji benzynowej, bo nie mamy tam karty członkowskiej, którą musimy założyć, żeby z niej skorzystać. Tak jest dzisiaj w przypadku aut elektrycznych, ale nie wszystkie. Są stacje benzynowe, są stacje, przepraszam, ładowania aut elektrycznych, na przykład jedna już powstała w Polsce, gdzie to wygląda tak samo jak na stacji benzynowej, czyli podjeżdżamy, wkładamy wtyczkę, auto nam się ładuje, na koniec zaznaczamy, z którego stanowiska się ładowaliśmy i płacimy kartą. Ale to są na razie jeszcze wyjątki. Okej, okay. Dzisiaj rozmawiamy, kiedy jest ciepło, kiedy mamy lato. Przejazd był na południe Europy. Ale co by było, gdyby poczekać pół roku i wybrać się na północ? Czy wtedy te osiągi samochodu, pan się spodziewa, byłyby zbliżone, czy jednak różniłyby się? Czy na tym szybkim ładowaniu przez 15 minut samochód byłby w stanie wyjechać te 250-300 km, czy znacząco mniej, z uwagi na temperaturę? No kusi nas pan redaktor, żeby to sprawdzić oczywiście, bo rzeczywiście byliśmy na samej północy Europy. 2 lata temu dojechaliśmy na przyrządek północy innym modelem auta elektrycznego. Wtedy to też było dość przyjemne doświadczenie, chociaż pamiętajmy, że im dalej od tego środka gospodarczego Europy, tym infrastruktura ładowania jest gorsza, więc nawet w Norwegii, która jest takim krajem przodującym w elektromobilności, tam na północy za kołem podbiegunowym było już dużo gorzej. No i oczywiście przy srogich mrozach auta elektryczne trzeba ogrzewać. Tutaj przez całą drogę korzystaliśmy z klimatyzacji, która też zużywa energię elektryczną, ale ogrzewanie zużywa jej nieco więcej, więc rzeczywiście te dystanse byłyby pewnie trochę krótsze. Natomiast myślę, że akurat ten samochód poradziłby sobie z tym wyzwaniem bardzo dobrze i ta podróż nie trwałaby wcale jakoś istotnie dłużej, ze względu oczywiście na ładowanie, bo jak wiemy, na północy zimą trzeba jechać trochę wolniej. I teraz kwestia, jeżeli chodzi o zainteresowanie w ogóle tą e-motoryzacją. W Polsce tych samochodów mamy niewiele, w Niemczech już pewnie znacznie, znacznie więcej. Później mamy Francję i Hiszpanię. Jak pan jeździł i ładował samochód, no ale też zatrzymywał się w hotelu, przy jakiejś restauracji, przy sklepie. Dużo widać już w Europie Zachodniej samochodów elektrycznych? Widać na pewno zmiany z roku na rok, bo te e-rajdy organizujemy już trzeci rok z rzędu, więc gdy jeździliśmy 3 lata temu, widać było dużo mniej samochodów elektrycznych. Na parkingach w Niemczech podchodzili do nas Niemcy oglądać to auto elektryczne, pytać się właśnie, ile kosztuje ładowanie, byli żywo zainteresowani w ogóle samą technologią. Dzisiaj już tych samochodów elektrycznych jest dużo więcej, więc samo to, że to jest auto elektryczne, nie budzi takich emocji. No oczywiście taki samochód jak za nami budzi emocje sam w sobie, swoim wyglądem, natomiast to już jest coraz powszechniejsza technologia na pewno. Bardzo nas zdziwiło, że w Portugalii samochody elektryczne są niesamowicie popularne. Jedno z miasteczek pod Lizboną wyglądało właściwie jak miasto w Norwegii, bo mniej więcej 20% samochodów na ulicy, przy której akurat siedzieliśmy sobie jedząc obiad, to były auta elektryczne, co wynika z kwestii finansowych. W Portugalii tam są bardzo wysokie
podatki nakładane i na samochody, i na samochody posiadane w firmach, więc firmy uciekają od tego, kupując auta elektryczne, które korzystają z pewnych zwolnień podatkowych, dzięki czemu zakup auta elektrycznego podobnej klasy jest dużo tańszy niż zakup auta spalinowego. No i to rzeczywiście widać tam na drogach bardzo wyraźnie. A czy podobnie jak w Niemczech i we Francji, bo w zeszłym roku akurat jechałem do Normandii i przyglądałem się temu, tankując swój spalinowy samochód, że właściwie na większości stacji, typowych stacji paliw, można było ładować elektrykę. A czy w Hiszpanii, w Portugalii też ta sieć ładowania jest tak gęsto zorganizowana? No ja myślę, że świat dla kierowców elektrycznych to jest między Loarą a Odrą i tam rzeczywiście jak zajedziemy na dowolną, niemalże dowolną stację ładowania przy trasie, to nie musimy sprawdzać, czy tam jest ładowarka, czy nie, bo po pierwsze mamy znaki drogowe, które nam pokażą, że jest i jak tam na tej stacji benzynowej do niej dojechać. I tam ta sieć jest gęsta, jest szybka. Mamy też bardzo wiele firm, które korzystają z tych kart roamingowych, czy z aplikacji roamingowych, czyli ja korzystam z aplikacji polskiej firmy, jadąc na przykład do Niemiec czy Francji i wiem, że wyjmuję ją z kieszeni tak samo, jak robię to w Warszawie, zaznaczam ładowarkę, odpalam ją i to działa. Natomiast w Hiszpanii, już w zachodniej Francji, później w Hiszpanii, najgorzej w Portugalii, wygląda to zupełnie inaczej, tam są dużo bardziej rozproszone sieci, czyli na przykład lokalny operator energetyczny stawia sobie 5-10 ładowarek. My mijamy na swojej drodze tylko jedną z nich, ale żeby ją uruchomić, musimy zakładać konto u tego operatora, podpinać tam kartę bankomatową i dopiero zaczyna nam to ładowanie działać. Ale najgorzej jest w Portugalii, gdzie nie będąc Portugalczykiem, nie da się założyć tego konta. Próbowaliśmy nawet obejść system, znajdując numer identyfikacji podatkowej jakiejś firmy z Portugalii, bo system tylko takie numery przyjmował, ale to nic nie dało, bo i tak aplikacja widziała, że mamy telefon zarejestrowany w Polsce, a to polski adres, więc nie udało nam się tam nigdzie uruchomić szybkich ładowarek, bo cały kraj jest pokryty dość gęstą siecią, ale należącą do jednej firmy, która umożliwia zarejestrowanie się wyłącznie Portugalczykom. Czyli jak został naładowany samochód? Typową, tradycyjną ładowarką, nie taką szybką? Tak, tam w Portugalii po prostu korzystaliśmy z ładowarek w hotelach. Czy to na noc, czy przy śniadaniu gdzieś tam w jakimś innym hotelu, czy przy kolacji na 2-3 godziny, to pozwala na naładowanie auta na ponad 100 km. Takie dwugodzinne ładowanie gdzieś tam przy okazji posiłku na przykład, więc no w ten sposób musieliśmy zweryfikować nasze plany, bo chcieliśmy zostać w Portugalii dłużej, pojechać tam jeszcze na południe, ale musieliśmy z tego przylądka zachodniego, Cabo da Roca, wracać jak najszybciej z powrotem do Hiszpanii, bo niestety no ta firma, która w Portugalii jest niemal monopolistą w stacjach ładowania, no nie przemyślała do końca sprawy. Pytałem mojego znajomego z Litwy, jak ta sytuacja wygląda w Polsce. I okazuje się, że też są niektóre firmy, które uniemożliwiają skorzystanie z ich ładowarek osobom spoza Polski, więc ta sytuacja też nie jest najlepsza niestety. To są rzeczy do uregulowania, bo oczywiście zachęcamy do jazdy samochodami elektrycznymi, do jazdy hybrydami. O tej wyprawie e-rajdzie mówił dzisiaj Bartłomiej Derski, dziennikarz wysokiego napięcia.pl. Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za podzielenie się z naszymi widzami refleksjami z tego wyjazdu i życzymy oczywiście bezpiecznej jest wiele bardzo dobrych. Jest wiele bardzo dobrych przykładów w Europie i warto z nich na pewno korzystać, bo tam, gdzie ta infrastruktura jest, jazda elektrykiem jest już bardzo przyjemna i oby inne kraje też szły tą drogą i wtedy na pewno to będzie dużo fajniejsze doznanie. Dziękuję również serdecznie.
Dziękuję bardzo. To był program Rzecz o biznesie. Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.